wyobrażam sobie, to jest jak obraz rzeki. Tajemnica do odkrycia. Intuicja. Cała plejada cech. Spoglądanie głębiej, dostrzeganie takich małych radości w codzienności. Ciągłe analizowanie każdej sytuacji, jak zareagować, jak ktoś zareaguje. Co pomyślał, a co pomyślał, dlaczego, czy dobrze wpadłam, jak wyglądam. To jest wieczne troszczenie się o wszystkich i o wszystko wokoło. Taka wrażliwość emocjonalna. Każda z nas ma gorsze dni, lepsze i tak naprawdę świat nam mówi, nie płacz, nie śmiej się, miej chłopaka. A wszystkie inne kobiety, które tego chłopaka nie mają, są jakby niżej w kategorii. Społeczeństwo nakłada na nas strasznie dużo norm i strasznie dużo takich warunków, jak powinniśmy wyglądać, jak powinniśmy się zachowywać. Nikt nie może nam tego narzucić. Jedna kobieta będzie się czuła dobrze w szpilkach, w sukience, z wymalowanymi paznokciami i ułożonymi włosami, a dla drugiej kobiecość to jest posiadanie rodziny, czy posiadanie dziecka, męża. Media nowo kreują taki wizerunek kobiety niezależnej, silnej. Ale chyba tak nie jest. Nie chodzi tutaj o pewność siebie, a ciągłą walkę z swoimi kompleksami, z myślami, które nas bombardują. Szukanie akceptacji u najbardziej krytycznej osoby, jaką znamy, czyli u samej siebie. Tak naprawdę pozwól sobie na płacz, pozwól sobie na śmiech, na miłość, na to, co tak naprawdę potrzebujesz. Kobieta jest najbardziej kobieca, kiedy odnajdzie piękno w sobie, nie szuka go w innych osobach. Przez długi czas ja sama myślałam, że kobieta musi być silna. Musi być silna, musi dźwigać wszystko, godzić się na wszystko, akceptować wszystko. I zrozumiałam, że im bardziej silna jestem w tej definicji, tym bardziej słabsza jestem tak naprawdę, realnie. Ta granica tej perfekcji cały czas się przesuwa dalej i cały czas próbujemy sobie coś udowodnić. Kobiecość to świadoma umiejętność obniżania sobie poprzeczki, pomimo tego, że wiemy, że to spowoduje, że w oczach innych ludzi będziemy słabsze, że będziemy może nawet gorsze dla niektórych, że same siebie będziemy zawodzić w ten sposób pozornie. To nie znaczy wcale, że zawsze musisz być tylko jednowymiarowa, bo możesz jednocześnie być silna i słaba, tak? Możesz jednocześnie być super zadbana i pozwalać sobie na momenty w dresie. Chciałabym, żebyś mogła po prostu być jako całość, taka jaka chcesz być. I myślę, że każdy znalazłby wtedy swój rodzaj kobiecości. Nie musi być zawsze taki sam do wszystkich.